Cześć, dzisiaj przyjechałam do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i mam zamiar robić zdjęcia, owszem, krajobrazu, ale krajobrazu przyściółkowego, krajobrazu przy ziemi, takiego świata, który znajduje się blisko gruntu, blisko ziemi. Chodzi mi o to, żeby zbliżyć się do tych roślin. One oczywiście to w jakimś sensie będzie makro, ale jakby to, że to jest makro, to jest tylko technika. Natomiast ogólnie chodzi mi o to, żeby znaleźć tam takie wewnętrzne krajobrazy pośród traw, pośród drzew, pośród kwiatów, pośród mchów i jakichś jeszcze innych rzeczy, może jakichś spadających liści, znaczy leżących liści na ziemi, bo już jest jesień, więc no, tych liści już jest całkiem sporo. Jeszcze jest bardzo dużo na drzewach, ale już zaczyna być coraz więcej na ziemi też. Ładnie się to wszystko czerwieni i złoci. Więc ten taki świat wewnętrzny, magiczny chciałabym złapać. Głównie będę pracowała z tym Sony 6400, fajnie byłoby mieć 6700, z tym Sony 6400 i z obiektywem Helios 44. Sytuacja pogodowa. Wychodzi słońce, robi się coraz lepsza pogoda, robi się coraz cieplej. Dzisiaj cały dzień padało i było totalne zachmurzenie na niebie. Ale w zapowiedziach mówili, że właśnie tak w połowie dnia ma być coraz lepiej i słońce ma wyjść. Ja nie bardzo dowierzam tym zapowiedziom pogody, ale mimo to pomyślałam, że zaryzykuję i pojadę. I rzeczywiście tym razem chyba się ta prognoza sprawdziła, ponieważ jest coraz ładniejsze niebo, coraz więcej takich niebieskich obszarów wolnych od chmur jest. No i robi się też coraz cieplej, co też jest fajne. Z drugiej strony, przez to, że cały dzień dzisiaj padało, tak popadywało powiedzmy, to te rośliny są takie świeże, gdzieniegdzie utrzymuje się na nich jeszcze woda. Do zdjęć też to będzie fajne, zwłaszcza do tego rodzaju zdjęć, które dzisiaj chciałabym zrobić. Więc to jest naprawdę bardzo cudowny zbieg okoliczności. Chciałam jeszcze dodać, że to miejsce to jest miejsce, gdzie są przecudne, wspaniałe, rewelacyjne wrzosy. Mówiłam Wam ostatnio, że byłam w Mostówce, czyli w takim miejscu, o którym wszyscy właśnie mówią, że tam są takie wielkie wrzosowe łąki. Ale ta Mostówka to jest nic w porównaniu z tym, co jest tutaj. Znam jeszcze jedno miejsce w Campinosie, gdzie są super, naprawdę super wrzosy, ale tutaj też jest rewelacja. Te wrzosy tutaj to się ciągną naprawdę takimi polami. W Mostówce to jest taka kępa wrzosów, przerwa, kępa wrzosów, pomiędzy nimi jakiś piach, a tutaj tu jest po prostu, ciągnie się to tutaj wszędzie w tą stronę i w tą stronę. Naprawdę są wielkie pola tych wrzosów. I niektóre jeszcze nie są tak do końca przekwitnięte. Kłopot, jaki mam z tym obiektywem, jest taki, że nie mam do niego osłony przeciwsłonecznej. Już x czasu sobie obiecuję, że kupię i ciągle nie kupuję. Potem wychodzę na zdjęcia, przypominam sobie, że jej nie mam, żałuję, idę do domu z silnym postanowieniem, że kupię. No i tak to trwa. Prawda jest też taka, że ja aż tak często tego obiektywu nie używam, więc no, to jest jakieś wytłumaczenie, jakieś usprawiedliwienie dla mnie. Ale by się przydał. W tej chwili tutaj, jak robię zdjęcia pod słońce, to naprawdę widzę, że jest bardzo potrzebny. Pomagam sobie trochę dłonią, osłaniając obiektyw, no ale wiadomo, komfortowe to nie jest. No ale cóż.
Pracuję na niskich dosyć przysłonach, ale nie na najniższych. Mam tutaj przysłonę 4, 5, 6. Chciałabym uzyskać małą głębię ostrości, ale jeżeli robię z tak niedużej odległości, to naprawdę niepotrzebna jest ta taka super niska przysłona. Ja tutaj mam 2.0 najniższą, ale to jest naprawdę, słuchajcie, wtedy wystarczy mały ruch ręki, żeby to wyjść z tej strefy ostrości i coś innego się na tą ostrość załapało. Więc wcale to nie jest takie idealne, taka ta super niska. Jak się robi z takiej bliskiej odległości? Mokro jest. Słońce niestety troszeczkę zaczyna mi zachodzić za chmury. Nie jest to już takie fajne, mocne, świecące słońce. Zrobiło się o dziwo bardzo ciepło, ale samo słońce w tej chwili jest za chmurami i jeżeli wiatr, a w tej chwili go tutaj za bardzo nie ma, tego z tych chmur nie przegoni, to chyba to będzie krótki film. Chyba kilka tylko zdjęć zdążę zrobić, bo jak to słońce się schowa całkiem za chmurami, no to niestety będzie mi trudno robić zdjęcia. Ale to miejsce jest wyjątkowo piękne. To jest jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w tym w ogóle całym tym obszarze, około Otwocka. Na pewno tutaj przyjdę jeszcze robić zdjęcia nie takich traw, nie wrzosów, tylko po prostu krajobrazu, bo te układy, które tutaj są, są naprawdę ciekawe. Raz, że ten teren jest dosyć, jak na Mazowieckie, pofałdowany, czyli są jakieś wzgórki, wzniesienia, są jakieś płaszczyzny. Są też przepiękne brzozy, są całe takie aleje brzozowe. Tam dalej jest też wysoki bardzo las, więc jest dużo motywów, które są interesujące. Teraz jest taki moment, kiedy te liście są już żółte, ale to nie jest jeszcze ta czerwień, taka mega, mega, mega czerwona czerwień. Poczekam jeszcze chwileczkę, jeszcze myślę, że z tydzień, może dwa i będzie żółto, czerwono. Sporo liści już spadło, więcej jeszcze liści na pewno napada i będzie przepięknie. Słuchajcie, tak fajny krajobraz tutaj za mną jest, że zaczynam żałować, że się zdecydowałam na film o takich drobnych roślinach, bo nie mogę się oprzeć temu. Ta ścieżka, która tutaj się wije pomiędzy tymi brzozami, te brzozy po tamtej stronie, ten ciemny las po prawej stronie, tak fajnie to wygląda. Naprawdę, może powinnam była jednak nie robić takich założeń na początku filmu, że głównie rośliny. Ale ja lubię mieć taką koncepcję, taki, wiecie, projekt do zrobienia. Może wrzucę tutaj kilka zdjęć, które i tak zrobię, bo wiadomo, że je zrobię, więc może dorzucę kilka zdjęć takich nieroślinnych do tego filmu. Bo tak pięknie tu jest. Mam szczęście, słońce super wyszło zza chmur. Może nie widzicie tego, ale spójrzcie na cienie tutaj, jak się układają, to widać, że to słońce jest nisko i że świeci mocno.
Jestem bardzo zadowolona. Szłam tutaj ostatnie 15-20 minut w poszukiwaniu jakichś nowych obszarów do eksploracji, do zdjęć i trochę się martwiłam, bo to słońce cały czas było za chmurami, napływały na zachód chmury, ale widać, wieje jakiś wiatr jednak, bo się to dosyć szybko przejaśniło i w tej chwili całkiem mocno świeci. Natomiast to, co jest takim ciekawym spostrzeżeniem dla mnie tutaj, to fakt, że wszędzie tutaj cały czas są wrzosy. Ja się oddaliłam od tego wrzosowiska no całkiem spory kawałek. Tam wrzosy były faktycznie po horyzont, niemal ciągnące się. No może przesadzam, ale wiecie, gdziekolwiek się nie spojrzało, to były takie ogromne połacie wrzosów. I myślałam, że to wrzosowisko się tam zakończy i koniec i tyle. A tymczasem te wrzosy tutaj wszędzie też rosną. I są to jedyne rośliny, które tak trochę odrastają od ziemi. Bo ja się wybrałam na zdjęcia tutaj z takim założeniem, że będę robiła takie rośliny właśnie przy ziemi. Tak od żabiej perspektywy. Zrobiłam wrzosy, owszem, kilka zdjęć jest fajnych, ale chciałabym też trochę innych roślin. A tutaj póki co niczego nie ma. No tam trochę zrobiłam też traw. Okej, przy tych wrzosach, o matko, zahaczyłam się. Przy tych wrzosach było też kilka takich kęp traw fajnych, które zrobiłam. To te trawy, tak, to okej. Ale poza tym nic na razie innego nie spotkałam. Może się okazać, że to będzie po prostu wrzosowy film. Słońce schowało się już totalnie. Po tej stronie niebo jest na maksa zaciągnięte. Po tej stronie jest całkiem błękitne, no ale co z tego, skoro to nie ta strona nieba? No i tak, idąc już w stronę samochodu, a właściwie w stronę krawędzi lasu, gdzie mam nadzieję jeszcze coś może znajdę, w przypływie rozpaczy rozglądałam się tak dookoła i w przypływie rozpaczy pomyślałam, że zrobię zdjęcia szyszką. Szyszka. Ewidentnie brakuje mi światła. Nie jest ciemno. Dzień jest taki o tej porze, już w tej chwili, taki średni, ale nie ma żadnego kierunkowego światła. Nie wiem, jak sobie z tym poradzę przy edycji. Może coś wymyślę. Może podbiję trochę światła. Może trochę kolor bardziej wyciągnę. Trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście to, co tutaj jest, jest troszeczkę płaskie. Ciekawa jestem, czy da się pójść za zdjęciem, bo wiecie, ja lubię iść za zdjęciem, czyli za tym, co w zdjęciu jest. Czyli jeżeli zdjęcie jest płaskie, to jeszcze bardziej je spłaszczyć. Jeżeli jest trójwymiarowe, to jeszcze bardziej je utrójwymiarowić. Jeżeli jest bardzo kolorowe, no to może niekoniecznie. Tutaj, jeśli o to chodzi, to ja kolor raczej zostawiam taki, jaki jest. Ewentualnie mogę troszeczkę nawet go stonować, ale są takie rzeczy w zdjęciu, które są charakterystyczne dla tego zdjęcia i ja wtedy staram się je pogłębić. I wtedy to zdjęcie nabiera jeszcze większego charakteru. Natomiast nie wiem, jak z tymi szyszkami będzie. Na razie nie mam jeszcze na nie pomysłu, ale oczywiście myślę, że coś wykombinuję, jak już zobaczę te zdjęcia na dużym monitorze, w Photoshopie, spokojnie z herbatką, z kubkiem herbaty, przy moim biurku. Wtedy będę myślała, co z tym zwantem zrobić. Jest już ciemno, jak na robienie zdjęć oczywiście. Słońce jest schowane. Więc chyba nic więcej dzisiaj nie zrobię, tym bardziej, że dookoła mnie same wrzosy. To dzisiejsze wyjście nie było tym, jakie sobie zaplanowałam. Trochę to inaczej wyszło. Wrócę tutaj za niedługo na pewno, może nawet już za tydzień, bo przypomniałam sobie, jak bardzo fajne jest to miejsce, ale chyba niekoniecznie do takich zdjęć makro.
tego nie przewidziałam. Myślałam, że będzie o tej porze dużo bardziej zróżnicowana ta roślinność przy ziemi. A się okazuje, że przy ziemi właściwie to już nic nie ma. Ale to nic nie szkodzi. Kilka zdjęć zrobiłam. Wyjście, w sensie przebywania w lesie, było dla mnie mega przyjemne, więc w sumie fajnie. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego razu. Pa!